Cześć ludziska, chciałem wam dzisiaj pokazać taki oto efekt AP7 Analog Phaser Ibanez. Słuchajcie. Czysty kanał. Teraz jest ustawienie typu tremolo, akurat od tego zacznę. Teraz Vintage Phaser, takie ustawienia można ustawić w ten sposób. Wiadomo, możemy to tutaj modyfikować. Teraz Deep Phaser, tak jest to nazwane ustawienie. Ustawienie, które przypomina automatyczną kaczkę. Wrócimy do Vintage Phasera i z przesterem. Na pewno każdy się zastanawia, jak to będzie brzmieć grając siekę. Można sobie też takie prędkość delikatną jako podkład ewentualny. Takie tło do grania. Thank you.
Także macie mnóstwo zabawy i tutaj nie pokazałem wszystkiego, bo ustawień jest naprawdę dużo i każde z tych kombinacji daje coś innego. Najlepiej jak sobie będziecie sami testować w domku na swoim własnym efekcie. Na razie, papatki.